Kochani, jestem na przysłowiowej górce w Robczycach przy ulicy Iwaszkiewicza, gdzie mieszka jeden z kandydatów na burmistrza miasta i gminy Robczyce. Chodźcie, porozmawiamy z nim. Panie Kazimierzu, pierwsze pytanie, jakie nasuwa mi się na myśl, to jak pan łączył pracę w parlamencie w Warszawie z mieszkaniem w Robczycach? Przecież odległość pomiędzy miastami to około 300 kilometrów. No, zgadza się. Było to niełatwe zadanie. Było to trudne zadanie pogodzić pracę w parlamencie z mieszkaniem tutaj w Robczycach. No ale w tym XXI wieku to cóż to za przeszkoda. Do Warszawy udawałem się samochodem w większości. Korzystałem z linii lotniczej LOT, również z pociągu PKP. Natomiast wykonując funkcję w parlamencie, korzystałem z telefonów, z nowoczesnych środków, rozmowy z rodziną, rozmowy z przedstawicielami biura poselskiego powodowały, że byłem obecny w Warszawie, ale też i tutaj wiedziałem, co się dzieje w Robczycach. Niech pan nam przypomni, ile to lat spędzonych w parlamencie? 18 lat, 5 kadencji. Czyli no pełnoletność. Jest pan konkurentem obecnego burmistrza Bolesława Bujaka, który tą funkcję pełni około 30 lat, z małymi przerwami. Proszę mi powiedzieć, jakie ma pan odczucia? My przedstawiamy ofertę nie Bolesławowi Bujakowi, tylko społeczeństwu. I to społeczeństwo zadecyduje, a przypuszczam, że nasz korzystny program dla nich będzie korzystnym rozwiązaniem ostatecznie dla mnie i dla mojej wspaniałej drużyny. Szanowni Państwo, szanowny Panie Kazimierzu, teraz pozwoliłam sobie Pana zabrać na spacer pod nasz Robczycki basen, otwarty Robczycki basen, który de facto został zamknięty dla nas, bo tutaj zarządcy martwią się o nasze bezpieczeństwo, w związku z tym grzecznie wyszliśmy. Dlaczego przyszliśmy tutaj pod ten basen? Panie Kazimierzu, jestem mieszkańcem Robczyc od 3 roku życia. Więc już sporo czasu naprawdę. I basen otwarty w Robczycach, on się w ogóle nie zmienia. Jest w takim stanie, jak go pamiętam za czasów mojego dzieciństwa. Dlatego moje pytanie, jakie się nasuwa, czy mają Państwo w planie jego modernizację? W naszym programie wyborczym wskazaliśmy wyraźnie, że modernizacja tego basenu otwartego plus uatrakcyjnienie różnych obiektów, które tutaj się znajdują, nie tylko zresztą obiekty basenu, ale wszystkie obiekty sportowe, rekreacyjne, one wymagają pewnej korekty, pewnych remontów po to, żeby były bezpieczne i żeby estetycznie przyciągały tych mieszkańców, którzy chcą z tego skorzystać. Chcemy też spowodować, żeby te obiekty nie były zamykane, żeby była ogólna dostępność wszystkich obiektów, a jest problem. Nawet i dzisiaj nie mogliśmy tutaj wejść spokojnie, bo stanowimy jakieś zagrożenie. No tak być nie może. Obiekty, które są obiektami publicznymi, mają być ogólnodostępne. My nie chcieliśmy ani dewastować, ani nie niszczyć, ale zobaczyć. Tym bardziej, że przed wyborami wypada zobaczyć, jak te obiekty wyglądają i podjąć pewne konkretne działania. Mówiąc o uatrakcyjnieniu tego miejsca, ma Pan na myśli jakie rzeczy? Czy może jakieś zjeżdżalnie dla dzieci? Nie ukrywam, że sama jestem mamą, w związku z tym moje pociechy z takich rzeczy się cieszą. No niewątpliwie zjeżdżalnia powinna tutaj być i inne rzeczy. No nie wiem, na ile Kulkolandia byłaby ciekawą propozycją dla dzieci. Też to boisko do siatkówki, boisko plażowe. No i właściwe zadaszenie też. No o wielu, wielu rzeczach myślimy, natomiast jest to na pewno przyszłość 5 najbliższych lat, gdzie chcielibyśmy powoli, krok po kroku uatrakcyjniać te obiekty, które powinny stanowić dostępne, być dostępne dla tych najmłodszych, ale dla tych też najstarszych.
że Robczyce się rozwijają, powstają nowe domy i to jest fajne, bo ludzie chcą tutaj mieszkać. W tej chwili znajdujemy się na Robczyckich Plantach, no gdzie wielu mieszkańców mówi o nich betonoza. Kiedyś planty wyglądały zupełnie inaczej. Mieliśmy mnóstwo zieleni, była też możliwość usiąść pod drzewkiem w cieniu. Proszę mi powiedzieć, czy w Pana programie wyborczym ma Pan jakieś programy dotyczące właśnie takich miejsc zielonych, parków, może wybiegów dla psów? W naszym programie wyborczym oprócz rozwoju Robczyc też dostrzegamy potrzebę uatrakcyjnienia pewnych miejsc rekreacyjnych, wypoczynkowych. Rynek powinien być takim miejscem, gdzie jest dużo zieleni, gdzie są ławki, gdzie możemy odpocząć i mamy w programie potrzebę nasadzenia drzew tutaj. Chcielibyśmy powrócić do tego, czym kiedyś Robczyce słynęły, mianowicie miasto róż, ale też dostrzegamy potrzebę, zastanawiamy się, na ile z Wodami Polskimi możemy doprowadzić do czegoś, co kiedyś było bardzo atrakcyjne, bulwary nad Wielopolką. Tam miejsce spacerowe, tam miejsce odpoczynku może być, też wybieg dla psów. Natomiast też ta nasza Szwajcaria Robczycka, oprócz tego ogródek jordanowski, chcielibyśmy, żeby to było połączone miejsce atrakcyjne odpoczynku, rekreacji dla i najmłodszych, i dla najstarszych. Mhm. Mówiąc o bulwarach nad Wielopolką, to widziałam u nas na RRS24 taki komentarz, gdzie jeden z mieszkańców właśnie proponował coś takiego. Myślę, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie i być może uatrakcyjni faktycznie ten wolny czas. Jak najbardziej. Nasz program jest programem otwartym i między innymi to ten element naszego programu wynika z oczekiwań młodych ludzi, bo to oni wskazali, że coś takiego może być uruchomione. Natomiast program to nie jest tylko to, co my chcemy, ale to, co ludzie chcą. I myślę, że na tym rzecz polega, że realizując program, my wsłuchujemy się w głos ludzi i staramy się zrealizować coś, co jest atrakcyjne dla mieszkańców i oczekiwane. No to co, Panie Kazimierzu? Teraz zapraszam na kawę, porozmawiamy dalej. Panie Kazimierzu, jesteśmy w jednej z restauracji, która znajduje się na drodze w kierunku Ostrowa. W związku z tym nasuwa mi się jedno bardzo istotne pytanie. Chodzi mianowicie o zjazd z autostrady A4. Proszę mi powiedzieć, co wtedy, w momencie budowy autostrady, wydarzyło się, że w tak istotnym biznesowo miejscu dla Robczyc nie ma zjazdu z autostrady? Decyzję, którą tutaj podjęto, to była decyzja w 1998 roku, pozwolenie na budowę autostrady. Wtedy, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju rozwiązania związane z autostradą zapadły i zapadły takie, że Robczyce zostały, można powiedzieć, pozbawione możliwości dobrego wjazdu na autostradę. Ówczesne władze samorządowe nie były zainteresowane, żeby ten zjazd w Ostrowie zaistniał. Pewne inne okoliczności chyba też decydowały. Dębica wtedy postarała się o dwa zjazdy, natomiast w naszym powiecie robczycko-sędziszowskim był jeden zjazd, niewłaściwie zlokalizowany. Jest w Sędziszowie, prawda, ten zjazd? W Sędziszowie on niech będzie, natomiast generalnie powiem, wtedy myślano o tym, że ta autostrada powstanie bardzo, bardzo późno. Nikt nie był zainteresowany wtedy tutaj, jak chodzi o samorząd robczycki, żeby zadbać o ten zjazd w Ostrowie. Natomiast odkręcić ten problem nie jest łatwo, bo jeżeli decyzje pewne zapadły, to potem bardzo dużo zabiegów trzeba uczynić, żeby zmienić te rozwiązania, które były przyjęte. Bo rzeczywiście autostrada później była budowana zgodnie z tą decyzją z 1998 roku. Podkreślam, że było to zgodnie z tą decyzją, która zapadła pod koniec lat 90. Natomiast podjęliśmy starania, pewni przedsiębiorcy, pewni też samorządowcy tutaj z Robczyc
zabiegali o to, żeby ten węzeł w Ostrowie powstał. I było niełatwo, było trudno, ale ostatecznie, można powiedzieć, determinacja wielu osób, w tym też i moja, spowodowała, że w tym momencie rozpoczął się proces stworzenia tego węzła autostradowego w Ostrowie. Dokumentacja jest stworzona, czy już dalsze etapy jakby pozwoleń na budowę? W jakim czasie możemy się w ogóle spodziewać takiego zjazdu z autostrady? Bo pragnę tutaj powiedzieć, że oprócz przedsiębiorców, samorządowców, mieszkańców, niektórych mieszkańców Ropczyc, też bardzo aktywnie w ten proces włączył się samorząd województwa podkarpackiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem, no i też naszym radnym Jackiem Magdoniem. I to będzie inwestycja realizowana przez samorząd województwa podkarpackiego, bo przepisy prawa, one się na tyle zmieniły, że dały możliwość realizowania tej inwestycji na autostradzie przez inne podmioty niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I proces został uruchomiony, pieniądze zostały zabezpieczone i w tym momencie proces ma się zakończyć w 2027 roku. Całkowicie oddanie tego węzła autostradowego. Czyli w Ostrowie. 3 lata. Czyli tak na dobrą sprawę 3 lata. Cały czas trwają prace w samorządzie województwa podkarpackiego. No jest to, można powiedzieć, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju Ropczyc, dla rozwoju też Ostrowa. Jeżeli jesteśmy już właśnie przy tym zjeździe z autostrady i czysto teoretycznie można powiedzieć, że za 3 lata ten zjazd jest, to ja chciałabym zapytać, czy pan jako już de facto burmistrz gwarantuje sprowadzenie do gminy Ropczyce dużych inwestorów, firmy. Praca jest tutaj rzeczą podstawową. Dokładnie. I ten inwestor, jeżeli ma się pojawić, to nie po to, żeby rozchwalał swoje imię, tylko po to, żeby miejsca pracy były. I rzeczywiście wydaje mi się, że jeżeli ten węzeł powstanie, to też inwestorzy się pojawią. Przykładem takim podobnym jest przykład pustyni w Zawadzie, gdzie wielkie przedsiębiorstwa, można powiedzieć, zlokalizowały swoje firmy, bo mają łatwy dostęp do autostrady. Tam powstał Olimp, Hutchinson, Śnieżka, potężne zakłady, można powiedzieć, i dużo miejsc pracy. I też spotykałem się z różnymi przedsiębiorcami, którzy pytali między innymi, czy ja pytałem, na ile jest możliwość tutaj ulokowania swojej firmy. Zawsze padało pytanie, a jak jest z dostępem do autostrady, bo to dla dużych firm jest rzeczą podstawową. Dobra komunikacja z autostradą, z lotniskiem i jeżeli będzie ten węzeł faktem, to niewątpliwie wiele przedsiębiorców tutaj się pojawi. W tej części północnej Ropczyc, w części przemysłowej. Zresztą już teraz Eurowia, ona wiedząc o tym, że będzie ten węzeł autostradowy w Ostrowie, postanowiła wybudować swoją główną siedzibę tutaj na Czekaju w Ropczycach. Jest to potężna też firma, oczywiście uciążliwa może dla środowiska, ale bardzo ważna, która też może przysporzyć wiele pieniędzy, wiele środków na rozwój Ropczyc. Więc... Czyli tam ile tam może się pojawić miejsc pracy, bo na pewno osoby oglądające będą zadawać sobie takie pytania. Ja też nie jestem w stanie teraz powiedzieć, no bo ja mówię tylko o pewnej przyszłości, o pewnej decyzji, która zapadła. Natomiast jeżeli będzie ten węzeł autostradowy w Ostrowie, to niewątpliwie tutaj dziesiątki, setki, czy nawet i tysiące miejsc pracy wchodzi w rachubę. Bo można, mówię, porównać to, co jest w Zawadzie, w pustyni. Co się dzieje i te firmy, które tam zostały ulokowane, to rzeczywiście sporo miejsc pracy. Jak już jesteśmy przy tych naszych inwestycjach, to chciałabym zapytać, jak to jest z tymi podatkami. Bo podobno Ropczyce były skubane przez rząd i nie otrzymywały pieniędzy na inwestycje. Takie padają tutaj różne wypowiedzi na social mediach.
i chciałabym, żeby Pan się do tego ustosunkował. Jestem zaskoczony tym, że ktoś, kto jest doświadczonym samorządowcem, funkcjonuje w tym życiu społeczno-politycznym, takie przekazuje informacje. Po pierwsze, nikt nie jest skubany z podatków przez rząd, bo samorząd i rząd otrzymują środki finansowe z naszych podatków. Jeżeli my obniżamy podatki mieszkańcom, to nie można mówić, że rząd skubie, bo skąd się to wzięło? Część środków budżetu samorządu pochodzi od udziału własnego z podatków PIT i CIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. I jeżeli myśmy obniżyli podatki dla mieszkańców, bo my mamy działać dla mieszkańców, my nie możemy powiedzieć, że mieszkańcy mają płacić na rzecz państwa, na rzecz samorządu i z tego się cieszyć. Mieszkańcy oczekują, żeby podatki były mniejsze. I myśmy zmniejszyli podatek PIT z 19 na 17, a potem na 12%. I to spowodowało, że pewien ubytek, wpływy, ale jest więcej pieniędzy w kieszeni podatnika i nam chyba chodzi o mieszkańca, a nie chodzi o dobre samopoczucie burmistrza, wójta czy może premiera. I jeżeli my takie działania podejmujemy, to dla mieszkańców jest to bardzo korzystne i pozytywne. Jeżeli myśmy zmniejszyli też podatek CIT, zwłaszcza w tych średnich i małych firmach, z podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, to też dla tych małych firm jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Więc to nie rząd skubał, tylko powiedzmy samorządy i rząd skubał mieszkańców, można powiedzieć, a teraz płacąc mniejsze podatki, mieszkaniec powinien być zainteresowany tym i zadowolony, bo i samorząd, i burmistrz, i premier, on jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie, że oto mamy skubać mieszkańców. I takie wypowiedzi człowieka, który pełni funkcję, jest niezrozumiałe i nieprawdziwe, bo no, to samorządy skubią, można powiedzieć, mieszkańców. A my, jeżeli zmniejszamy obciążenie podatkowe dla mieszkańców, no to myślę, że to jest właściwe działanie. Natomiast jeżeli chodzi też o uzupełnienie tych wpływów do samorządu, to rząd, który był reprezentowany w okresie 2015-2023, on był bardzo pozytywnie nastawiony do samorządów i ogromne środki i budżetu państwa i środki w różnych programach rządowych były kierowane do samorządów. I wiele inwestycji, które tutaj powstały na terenie gminy Robczyce, to nie były środki budżetu gminy, tylko były to środki z programów rządowych. Ja jako poseł, który głosował za budżetem państwa, za tymi programami, mam w tym udział w ten sposób, że to dzięki, powiedzmy, budżetowi państwa daliśmy szansę i możliwości posięganie po te pieniądze. I te inwestycje, ulica Brzozowa, ponad 1 600 000 złotych były to środki z budżetu państwa. Ulica Kazimierza Wielkiego, ponad 3 300 000 złotych, Przemysłowa, wiele tych pieniędzy. Oprócz tego ciepłownictwo, które tutaj było realizowane, też z tych środków. Budowanie tych bloków na Mechofera, też ogromne wsparcie rządowe było. Gospodarka wodno-ściekowa, ogromne pieniądze też z tego budżetu państwa, czy z tych środków płynęły. I dobrze by było, gdyby mówiąc o inwestycjach, wskazywać skąd i jakie źródła były finansowania tych inwestycji. Natomiast twierdzenie, że rząd skubał, jest to nieuprawnione, nieuzasadnione, a ogromne pieniądze, które płynęły z tych programów rządowych, to między innymi, powiedzmy, powód do dumy i chluby, że ja głosowałem za budżetem państwa, za tymi programami, a jeżeli samorząd sięgnął po te pieniądze i zyskał, to nie po to, żeby burmistrz się chwalił, po to, żeby się poseł chwalił, tylko po to, żeby te inwestycje służyły mieszkańcom. Aktualna władza chwali się budową szkoły w Witkowicach. Ja pamiętam czasy, kiedy myśmy rozpoczynali swoją działalność RRS24, to wtedy już zapadł pomysł jakby budowy tej szkoły. I długo, długo jakby gmina nie dostawała jakby dofinansowania na tą budowę, gdzie po tych kilku latach teraz otrzymali. Proszę mi powiedzieć, jak to jest naprawdę, bo ja czytam na mediach społecznościowych aktualnego burmistrza,
gdzie cytuję oczywiście, że mimo braku wsparcia rządu przez ostatnie lata budujemy szkołę. Dlatego chciałam zapytać, czy pan się orientuje, czy ta budowa szkoły jest ze środków finansowych gminy, czy może też z jakiegoś programu rządowego? Chciałabym, żeby to tutaj zostało wyjaśnione. Jest to kolejne, powiem, kłamstwo, nadużycie, manipulacja osoby, która w ten sposób mówi, bo wsparcie z tych programów rządowych na różne inwestycje realizowane przez gminy było ogromne. I między innymi budowa tej szkoły w Witkowicach była oczekiwana i jest oczekiwana przez mieszkańców Witkowic i jest taka potrzeba. Pewne działania, które były podejmowane przez władze samorządu gminnego Robczyce były nieuczciwe, bo ta szkoła ona już powinna być budowana. Ta szkoła już powinna być przynajmniej w stanie surowym. Natomiast okazuje się, że pewna polityka, która była prowadzona przez władze samorządu gminy Robczyce, doprowadziła do tego, że dopiero w 2023 roku, między innymi na moją prośbę, prosiłem o to, żeby wnioski, które są składane do Polskiego Ładu, żeby te wnioski one obejmowały etap, a nie całość inwestycji. Bo jeżeli ktoś składał na wniosek na kilkadziesiąt milionów złotych, było oczywiste, że ten wniosek raczej dzielony i powiedzmy pewną grę się prowadziło. Natomiast w 2023 roku, gdzie między innymi tam wiele osób prosiło pana burmistrza o to, żeby wniosek etapował tej inwestycji i kiedy to zrobił, te pieniądze 10 milionów złotych otrzymał od tego rządu, który rzekomo tam szczypał, który ograniczał, co jest nieprawdą. Ktoś, kto prowadził politykę, to on powiedzmy stracił możliwość... Stracił czas. Stracił czas, tak to można powiedzieć, w tej polityce samorządowej, rządowej. Pewnymi wartościami jest prawda i uczciwość. Są to wartości, które powinny rzeczywiście tutaj być. I trzeba też głośno, wyraźnie mówić, jeżeli była dotacja rządu, który mi nie odpowiada, to trzeba to powiedzieć. Nic się nie stanie, że środki zewnętrzne, one tu pojawiły się poprzez możliwość złożenia wniosku w programie, który był realizowany przez taki czy inny rząd. Jeżeli będę burmistrzem, jeżeli będą realizowane jakieś inwestycje, jeżeli rząd Donalda Tuska uruchomi pewien program i my z tego programu uzyskamy środki, to ja nie będę próbował zaklinać rzeczywistości, nie będę mówił, że to są jak gdyby środki nasze, natomiast tego poparcia czy wsparcia zewnętrznego nie było. Jest to powiedzmy coś takie oczywiste, uczciwość i prawda, oczywiście, bezwzględnie, ale to się też wiąże z tą uczciwością. Natomiast czy tak powiedzmy będzie, to wyborcy zadecydują. Jako mieszkanka Robczyc słyszałam w wielu środowiskach, które podlegają burmistrzowi, czy to wśród nauczycieli, czy wśród pracowników urzędów, że jeżeli pan będzie pełnił funkcję burmistrza, to że pan po prostu zwolni dotychczasowych pracowników. I moje pytanie jest takie, czy jest to prawda? Pani redaktor droga, powiem, że i do mnie docierają takie informacje. Jestem zaskoczony, że ktoś w ten sposób może nawet próbować przedstawiać moją osobę. Wydaje mi się, że poprzez moją działalność jestem człowiekiem odpowiedzialnym, który chciałby realizować zadania publiczne. I też wiem, że nie sposób dokonać jakiejś nadzwyczajnej zmiany i zwolnić jednych, zatrudnić innych. Absolutnie nie. Ja szanuję wszystkich ludzi, nawet z tymi poglądami przeciwnymi do moich, ale też doceniam ludzi, którzy pracują solidnie na rzecz mieszkańców.
mieszkańców. Jeżeli jest dobry urzędnik, jeżeli on wykonuje dobrze zadania, to będzie nagradzany przeze mnie, a nie zwalniany. Jeżeli jest ktoś dobrym nauczycielem, to też niech myśli o tym, że może otrzymać nagrody i burmistrza i będziemy wnioskować o inne nagrody, czy to kuratora, czy ministra. Natomiast nie ma mowy o zwalnianiu. Natomiast owszem, słyszałem też takie informacje, które do mnie docierały, że to obecnie, którzy rządzą, mają taką tendencję zmuszania pewnych pracowników, urzędników do właściwego zagłosowania, w cudzysłowie to mówię, i do przekazania i pokazania, czy tak nie inaczej głosowali. Ja uważam, że to nie jest prywatny folwark, ani urząd, ani szkoła. Natomiast jeżeli są takie przypadki patologiczne, to ja będę chciał to wyeliminować. Nie będę żądał, żeby ktoś głosował na mnie tylko dlatego, że pracuję, ja go mogę zwolnić. Natomiast no, próba pokazania mnie w takim świetle jest to nieuzasadnione. Ja pracowałem jako nauczyciel, ja pracowałem jako dyrektor w Urzędzie Miejskim w Dębicy, w Urzędzie Marszałkowskim i pewne relacje, one są dla mnie podstawowe. Relacje międzyludzkie z urzędnikiem, ale też powiedzmy to, co nas łączy, czy łączyć powinno. Działanie na rzecz społeczeństwa i to jest rzeczą podstawową, a jakiekolwiek powiedzmy preferencje partyjne, zmuszanie, upartyjnianie urzędu czy szkół, to jest rzecz wstrętna i niedopuszczalna i ja z tym będę walczył, jeżeli będę burmistrzem. Także mamy to nagrane, także proszę o tym pamiętać. Także mamy odpowiedź na pewne tutaj sugestie, że burmistrz, jeżeli pan Kazimierz zostanie burmistrzem, że będzie zwalniał. Kochani, te odgłosy takie, które gdzieś tam w tle mogą pojawiać się, to moi drodzy, no jesteśmy w kręgielni, więc przepraszamy, no ale tak to czasem bywa. Co pan sądzi o tej kampanii wyborczej? Czy ona była uczciwa? Chodzi mi tutaj bardziej o lokalne media publiczne, które są finansowane z pieniędzy publicznych. Czy one zadziałały dobrze, czy też nie? Ja nie chcę tego oceniać. Jestem akurat i w tym obszarze zaniepokojony postawą i tej instytucji, bo jest to instytucja publiczna, bo mówiłem o szkołach, o urzędzie, gdzie jest próba wykorzystywania swojej władzy i jeżeli telewizja jest telewizją publiczną, to ona nie ma być tubą propagandową nikogo. Ja zresztą, kiedy była konwencja wyborcza, kiedy była ta telewizja zaproszona, kiedy ona się nie pojawiła... No właśnie, wejdę właśnie w słowo. Czy pan zapraszał telewizję? Telewizja była zapraszana, natomiast byłem zdziwiony, że się nie pojawiła. Natomiast jestem zdziwiony, że ta telewizja no, służy jednemu tylko kandydatowi. No, tak być nie powinno. Jeżeli będę burmistrzem, to tak wyraźnie mówię, nie będzie zwolnień w tej telewizji, ale ta telewizja ma służyć ludziom. Nie burmistrzowi, nie niektórym radnym, ale ma służyć społeczeństwu. I to, co się dzieje, to jest patologią, po prostu patologią. Ja nie chcę oceniać, powiedzmy, jakości tych programów, natomiast kandydatów jest tutaj dwóch na burmistrza. Oprócz tego kandydatów do gminy, do powiatu jest więcej niż tylko z jednego komitetu, który jest promowany. No, powiem, że ta uczciwość, ona się ma przejawiać i w telewizji, przejawiać się też w realizowanych inwestycjach, wyraźnej informacji, przejrzystości, uczciwości. Natomiast rzeczywiście jest tutaj wiele do zrobienia. Natomiast ja się bardzo cieszę, że w naszej grupie są osoby bardzo aktywne, zaangażowane, które chcą działać na rzecz społeczeństwa i nie patrzą na swój interes prywatny. I to powiem, spowoduje, że my idziemy do wyborów wolni od jakiegoś czapkowania, wolni od służalczości, gdzie niektórzy i podległości służbowej. Tego być nie powinno. To należałoby wyeliminować w przyszłości i gwarantuję tutaj Państwu, Panie Nie
niech jeszcze raz to powie, że to mówię do mieszkańców miasta i gminy. Nie mam żadnych uprzedzeń do nikogo, dla mnie wszyscy są ważni. Nie chciałbym wykorzystywać w żaden sposób urzędu, instytucji podległych i traktować to jako prywatny format. Dałam to pytanie z jednego względu, bo nam jako portalowi RRS24 często, gęsto zarzucają, że nie pokazujemy wszystkich jakby programów czy też relacji związane z obecnym burmistrzem. Drodzy słuchacze, chciałabym, żeby to wybrzmiało. My na takie spotkania po prostu przez burmistrza obecnego nie jesteśmy zapraszani. Więc jeżeli takiej informacji nie dostaniemy od kogokolwiek innego, no to my po prostu o tych wydarzeniach nie wiemy. Dlatego nas na nich nie ma. Pani redaktor, bo ja bym tutaj powiedział, bo jeżeli jest jakakolwiek ustawka robiona, to tam nie jest potrzebne żadne medium, które w sposób obiektywny by to przedstawiło. Bo można karteczki podpowiadać, przekazywać, można wyreżyserować i za pieniądze, ogromne pieniądze publiczne to robić, no ale to jest wstrętne, to jest niegodne. Zapytam o najważniejsze wnioski i lekcje, jakie Pan wyniósł po spotkaniach z mieszkańcami gminy Robczyce. Bo wiemy, że takie spotkania się odbywały. Co zapadło Panu w pamięć? Czego mieszkańcy oczekują najbardziej? Takie pytanie. No powiem, jest to bardzo pouczające. Zresztą ja w tych spotkaniach już kilkanaście, czy wręcz powiem kilkadziesiąt lat uczestniczę. Bardzo się cieszę z każdego głosu, każdej uwagi, każdej propozycji zmian. I tutaj też na tych spotkaniach coś takiego się pojawiało. Z niepokojem obserwuję właśnie też, że niektórzy mieszkańcy uważają, że burmistrz czy powiedzmy radny jest osobą wyjątkową, która coś może. On może tylko to w imieniu mieszkańców dzielić budżet, natomiast ma służyć ludziom i chciałbym, żeby ta mentalność ludzi się zmieniła. Oprócz tego przychodzą ludzie bardzo zdeterminowani czy pokrzywdzeni czasem przez niektórych. Mówią o swoich bolączkach i o tych bolączkach ta telewizja publiczna też powinna mówić, a nie tylko o tym, jak jest cudownie i wspaniale przez obecną władzę czy przyszłą władzę. Nie. I jeżeli ktoś nie ma wody, jeżeli ma pewne problemy z mediami, żeby normalnie funkcjonować, to trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na tych ludzi. I no, generalnie jestem zbudowany tym, że ci, co przychodzą, są odważnymi ludźmi, bo część ludzi jest zastraszonych. To, co pani tutaj mówiła, niektórzy dzwonili prosząc o usprawiedliwienie, bo nie chcą się narazić. No, pytam, komu się narazić? Burmistrzowi, który ma służyć ludziom? To nie ludzie mają służyć burmistrzowi, więc to jest też taka uwaga i refleksja. Ludzie są najważniejsi, mieszkańcy, nie burmistrz, nie radni, bo oni mają służyć mieszkańcom. I powiem, to jest taka moja, powiem, też nauka czy sugestia. Ludzie, żeby się, mieszkańcy, nie bójcie się tutaj nikogo. Wybory się nie rozstrzygnęły, wy zadecydujecie i wyście są najważniejsi, nie burmistrz, nie radny. Oni mają być waszymi sługami. Czyli jeżeli pan wygra wybory, to będzie pan prowadził raczej taką politykę otwartą dla społeczeństwa. Będzie można przyjść, porozmawiać o problemach, aby je wspólnie rozwiązać? Zresztą w naszym programie jest wyraźnie zaznaczone rozwój społeczeństwa obywatelskiego, konsultacje, opinie. One mają być podstawą podejmowania decyzji przez burmistrza i przez radę. Natomiast to, co się dzieje, to rzeczywiście jest to postawione na głowie, że ludzie się nie liczą. Natomiast chciałbym, żeby i rodzice, nauczyciele, sportowcy mogli poprzez stworzenie pewnych instytucji być tymi podmiotami, które realnie wpływają na politykę samorządową. Dobrze, że mi jeszcze tutaj pan przypomniał, bo też słyszałam na ostatniej konwencji kontrkandydata, że ktoś tam zapytał, że będzie pan likwidował kluby seniora.
proszę się do tego w jakiś sposób odnieść, bo to też warto tutaj, żeby wybrzmiało. No to akurat ta pani, która gdzieś czytała, no powiem, ja ją widziałem parę razy w Brzezówce, z przykrością powiem, że odczytała coś, na spotkaniu nie była. Natomiast ja wyraźnie powiedziałem, że dla mnie i dzieci są bardzo ważne, osoby dorosłe, osoby dojrzałe i seniorzy, i chciałbym, żeby ten samorząd był przyjazny. I nawet w tym naszym programie mamy pewne rozwiązania, które bardziej jeszcze służyć mają tym seniorom. To taksi senior, to między innymi chcemy ten system pomocy i wsparcia seniorów ubogacić o to, żeby ci, którzy może nie mają pomocy, wsparcia, żeby byli w tym systemie objęci, żeby ta pomoc, ona do nich docierała. Więc tutaj bezwzględnie uważam, że no, ktoś, kto wypowiada takie... Znaczy, no, ta pani, która przeczyta, a to mi przykro jest, bo ja tę panią kilkakrotnie spotkałem, natomiast to, co odczytywała, bo to tak powiem, no to jest przykre, że w tej ustawce uczestniczyła, no i próbowała zarzucić mi jakieś tendencje likwidowania bardzo potrzebnych klubów, no, seniorów. Dziękuję bardzo za wywiad. Czego mam życzyć? Czego sobie pan życzy na koniec? Ja życzę mieszkańcom trafnego wyboru i prosić o rozważenie kandydatów z naszej listy. Nasi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są to osoby doświadczone, osoby, które pragną dokonać pozytywnych zmian nie dla siebie, ale dla społeczeństwa. I życzę tego i pani, ale przede wszystkim mieszkańcom tego właściwego, trafnego wyboru. Nie bójcie się zmian, szanowni państwo. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.